Magia. Czym jest magia? Jakie uczucia nam towarzyszą w trakcie, gdy doświadczamy magii? Z pewnością zgodzicie się ze mną, że karty są pewną dziedziną magii iluzji. A co w przypadku, gdy sąsiad ma nowego Passata? Niewytłumaczalne zdarzenie, zupełnie jak w przypadku magii. Choć częściej znajdujemy na to inny termin. Pewno nakradł złodziej jeden, kurwa! Zapraszam Cię do dzisiejszego odcinka, gdzie wytłumaczę Ci i pokażę, jak czarować. Najpierw zadajmy sobie pytanie, czym jest magia? Magia jest używanym terminem w przypadku, gdy dana rzecz, dana sytuacja dzieje się w sposób, którego nie rozumiemy, bądź umyka nam spostrzeżeniu, nawet kiedy mrugniemy. Magii mamy wiele, na przykład karciane. Mamy oczywiście też magię montażu, gdzie ten przedmiot zamieniam w inną rzecz, albo na przykład w rosolę. Oraz wszędzie dookoła nas, ta ostatnia z powyższych ma w sobie największą moc. Możemy przy niej odczuć zdumienie, podziw, zazdrość i nawet niedowierzanie. W zależności od tego, czy doświadczamy je na sobie, czy na kimś. Co ciekawe, od nas zależy, jakie uczucia nam będą towarzyszyć. Ale na czym polega ta cała sztuczka? Otóż, gdy jako dzieciak, gdy uczyłem się czarować, byłem mega zafascynowany tym, że mogłem wywoływać uśmiech u innej osoby w trakcie, gdy pokazywałem im magię. Oczywiście nie było to takie proste. Pierwsze chwile wyglądały tak, że co chwilę musiałem lądować na podłogę i cały czas zbierać te karty. Nie da się przecież wszystkiego zacząć od zaraz, nie? W pewnym momencie, kiedy zdałem sobie sprawę, że mam małe dłonie, uznałem, że muszę zająć widza czymś innym. W ten oto sposób zacząłem zadawać pytania związane z kartami, przez co skłaniałem go do myślenia, a odciągałem go od tego, co faktycznie robię. Mogłem się tym efektownie zająć. W całej karierze małego magika towarzyszyła mi chęć bycia dobrym, zabawnym, wytrwałym i uwielbiałem patrzeć, jak ktoś robi minę zaskoczenia. Jednakże pojawiały się przebiegłe lisy, które bardzo chciały postawić na swoim i często psuły całe przedstawienie. Na początek nie wiedziałem, jak sobie poradzić z takimi ludźmi i cały czas wpadałem w ich pułapki. Natomiast po pewnym czasie zdałem sobie sprawę, że ci ludzie tylko i wyłącznie próbowali zwrócić na siebie uwagę, niekoniecznie licząc się z tym, że tutaj dzieje się przedstawienie. I nauczyłem się dzięki temu szukać innych ludzi, którzy byli zaciekawieni moją magią, przez co zacząłem tylko na nich zwracać uwagę, a te osoby odstawiałem na bok. Opowiedziałem Wam historię, jak uczyłem się magii za dzieciaka, aczkolwiek nie każdy widział tą drogę i zdarzały się osoby, które chciały albo próbowały mnie zniechęcić. Albo tego biednego sąsiada, ile on czasu i wysiłku musiał włożyć, żeby mieć tego Passata, albo Twoja mama, ile czasu potrafiła spędzić przy rosole, żeby faktycznie był dobry? Czy też w kinie, na najnowszym hicie tego lata, ile osób stoi za produkcją jednego filmu? Magia to jest długi okres z wlotami i upadkami. Nieważne, czym się zajmujesz, co chcesz osiągnąć i na jakim etapie jesteś. Osoba, która widzi Cię przed i po, jest tylko osobą, która widzi świat magii. Nie widzi Twojej ciężkiej pracy, nie zrozumie problemów i nie doświadcza tego samego co Ty, bo żyje swoim życiem. Nie zatrzymuj się, jeśli masz cel. I pamiętaj, nie zastanawiaj się, co myślą o Tobie inni. Twoje życie to Twoja magia i od Ciebie zależy, jaki będzie efekt końcowy. Zapraszam do następnego odcinka. Ha ha.